Ach, witam serdecznie i witam w sumie tym nadjeżdżającym tramwajem. A tutaj zaraz zobaczycie pozostałe. Czekajcie, hop. Już menu odpalimy może. Więc tak, Soviet Republic, dla tych co nie wiedzą, w sumie jest trzeci odcinek, ja potem muszę to ponumerować, pewnie jeszcze nie zrobiłem tego, jak oglądacie ten odcinek, ale pewnie już playlistę zrobiłem, bo to jest najszybsza robota. To jest niezadowolony, widzenia. Dobra, najpierw Warszawę wam pokażę. Gram na mapie Najjaśniejsza Rzeczpospolita, czy coś takiego. No, więc mamy Sejm, czyli siedzibę partii komunistycznej, mamy bezpiekę, służbę bezpieczeństwa, tak, mamy komendę główną policji. Dobra, usuńmy wiadomości w sumie, bo wszystkie obczaiłem sobie i wiem, jakie są gdzie problemy. Będzie. No bo wiadomo, w państwie ludowym najtrwalsze są problemy tymczasowe. Tu mamy Okęcie. Wiecie, część rzeczy tu było, na przykład Marriott Hotel, czy z hoteli to jeszcze Smolna 8, Nowotel, ale mamy też Rotundę w Warszawie, PKO, mamy Warsaw Financial Center, bo to taka Warszawa 90, jeśli chyba, no już 2000 w sumie, nawet patrząc po tym, że jest Złota 44 i Intercontinental Hotel, jak kojarzę. Z tym się mogę mylić akurat. No ale na pewno to jest dobrze. Mamy dworzec centralny, pseudo złote tarasy. No i oczywiście na środku Pałac Kultury i Nauki. Tutaj jakieś stare miasto. Tutaj w sumie nie wiem, co to jest, ale było. Nie przyjrzałem się. Mamy sąd. Budowałem. Sąd warszawski jest do zbudowania. Teoretycznie to on powinien stać gdzieś tutaj. Ale wolę go tu zbudować, no bo no, wiadomo. I w sumie to jest naprawdę ciekawie zrobione, ale to tak trudno się gra, żeby wszystko połączyć. Bo zaczynaliśmy mając 2 miliony dolarów i 10 milionów rubli, a mamy 2 miliony rubli i 700 tysięcy dolarów. No, ale to też nie bez powodu, bo rozbudowałem sieć kolejową. Naszykowałem, tu jeszcze nie buduję, ale drugą nitkę, w sensie tylko dwa tory tu idą, co nie? A chcę kolejne dwa, no bo ja wam pokażę, że centralna, jak będzie jakiś pociąg przyjeżdżał, to może złapiemy go. Nie jedzie żaden? Nie jedzie. Nie jedzie żaden. No, tutaj zachodnią pseudo zrobiłem sobie już ręcznie, ale centralna była i ona to ma dużo tych wejść i wyjść. Tylko problem polega na tym, że trzeba to odpowiednio zbudować. Jak widzicie, tutaj zbudowałem po dwa kolejne. I jeszcze bym szczerze po dwa dorobił tunele, ale to jest tak drogie. Ja i tak na razie tylko przeznaczyłem to do budowy, a nie do tego. A nie zapłaciłem za to. No. Teraz tutaj mamy taką pseudo-zachodnią, zbudowałem Warszawę. Przejścia podziemne wziąłem, to po prostu najmniejszej się mieściły tutaj. Ale żeby było śmieszniej, potem odkryłem, że to... O Boże, to się schrzaniło, super. Będę musiał to naprawić. Bo to jest z moda, więc no... Lekko trzeba przesunąć do przodu. No i mi się wydawało, że coś tu było, bo widzicie, w tym trybie podziemnym nie widać tak dobrze. No, a mi pokazywało chyba bardziej wysunięte. No trudno. Potem poprawię to sobie w międzyczasie tak zwanym. Albo jak będę miał hajs, w sumie to też. No, a tutaj mamy drugie wyjście, tak? Bo wziąłem... Tutaj... Najpierw mówię, zrobiłem, a potem tutaj zrobiłem, bo odkryłem, że jednak jest przejście podziemne pod peronami. Zaraz pokażę nawet. O, widzicie? I nagle jest. Wystarczyło pod ziemię spojrzeć. A ja tak to nie widziałem tego. To było smutek. Ej, to mogę tak po prostu tutaj? Okej. No to takie klasyczne by się nawet zmieściło, ale... No, to później. Sieć tramwajowa częściowo była zbudowana. To, co rozbudowałem z sieci tramwajowej, to był tu na Most Gdański zacząłem szykować. Mamy FSO, siekierki. Tu zacząłem rozbudowywać Pragę, żeby byli ludzie do zamieszkania. Siedziba PKP, pseudo zawarszawskie. Tu mamy firmę, na której stoi, kurde, obecnie cała budowa w Polsce, czyli Budimex. Tu mamy zajezdnię Pragę, południe, no dobra, już szczegóły. Ale no, stąd mamy linię tramwajową tutaj.
dotąd dojeżdża aż do zachodniego, tu dobudowałem fragment, bo ona gdzieś tu się urywała. No, tu leci takim łukiem po okęciu. No tu będzie dopiero rozbudowywane wszystko, bo mówię, no to co dobudowałem to jest tak naprawdę tutaj fragment. Tutaj szkołę wcisnąłem, więc to i tutaj dobudowałem to wszystko oprócz dworca autobusowego gdańskiego. To już kolejowy był, huta też była, ten tramwaj był, ale tu już tory kolejowe, co widzicie, taką obwodnicę już nie. I musiałem tą obwodnicę zbudować, bo początkowo nie chciałem, a to dużo hajsu zeszło na to. Z prostej przyczyny. Dobra, z dwóch przyczyn w sumie. Pierwsze, budowałem to, bo przez ten obiekt nie mogą przejeżdżać pociągi towarowe, tylko mogą przyjeżdżać zwykłe. To jest smutne, ale no niestety. Natomiast, więc towarowe muszą naokoło zasuwać. Natomiast tutaj też podmiejskie puściłem, bo tu będę chciał osiedle potem zbudować, dlatego przy okazji huta tu jest, więc no. Tu będę, tu jest wielki taki hub przesiadkowy, bo głównie tutaj są mieszkańcy Warszawy. No i w tej złotej 44 chyba też. No i teraz tutaj zacząłem zasiedlać ten teren. Miałem 12 tysięcy mieszkańców na start. Spadło mi do 10 tysięcy, ale trochę nakupowałem mieszkańców, bo potrzebowałem wykształconych. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie w sumie. A tu widzę, że jest za mało sprzedawców. Nie dziwię się. Bo no właśnie, ja przenosiłem z Krakowa. Połówkę większyśmy. No, nie dziwię się. W sumie dokupimy trochę jeszcze. Jolo. A tutaj? Dobra. A to żeby po prostu ktoś mieszkał, to chyba zrobimy tak. O, już mam mniej niż milion. No, jeżdżą stare Jelcze w malowaniu fajnym. Tu muszę przerobić przystanek. Tu robię kolejny węzeł przesiadkowy. No, tak to mamy. Tu biuro budowy PKP. No, gdzieś chyba budowali tu jeszcze, nie? O, tu jedzie pociąg. Wziąłem sobie, machnąłem ten przedwojenny, bo oczywiście mody mam. Jak zobaczycie, to najlepiej to tu widać, że mam mody. To wszystko ze strzałką czarną w dół, w zielonym kółeczku, to są mody. No. I tutaj tak. Obecnie niby tutaj, ale gdzieś jest taki ala węzeł przesiadkowy, ale rozważam gdzieś tutaj zbudować wschodnią. Chociaż jak myślę teraz, to nawet tutaj byłoby dobrze, a potem te tory kolejowe bym po prostu tędy puścił. Bo to, że one tutaj idą, to mi w dłuższej mierze przeszkadza. W sensie ja tutaj te tereny będę bardzo późno zagospodarowywać pewnie, więc na razie niech to będzie. No, chociaż mogę to zostawić, mogę kombinować. Zresztą te pociągi mogą zawracać. No, to są dwustronne. Zresztą nawet zwykle mogą zawrócić teoretycznie. Ale no. Zadbałem trochę właśnie dlatego o mieszkańców. Mają nawet kościółek, nie zburzyłem. No, na uniwerku, bo odpaliłem badania, robimy prefabrykaty teraz. Jak już beton zbadaliśmy, tu standaryzacja alkoholi, żeby mniej nam od pijactwa umierało. No i mamy kolejny piękną rzecz. A tu patrzcie, jest jakaś linia kolejowa, ale na to nie patrzcie. Tutaj dopiero wszystko w planach, co nie? Tak samo tutaj ten tor też w planach. Ja tylko do Bełchatowa doprowadziłem drugi tor i zmodernizowałem w ogóle tą linię. No ale to z powodu po prostu... ale też bez prądu jest, co nie? Tak. No ale to musiałem zrobić z przyczyny takiej, że tutaj planuję... Kiedy ja tą stację zbudowałem? Chyba przypadkiem ja to zrobiłem. Bo nie kojarzę w ogóle, żebym tu robił. Chciałem powiedzieć właśnie, że tu muszę kiedyś dokończyć tą stację i wtedy będę mógł po prostu zrobić wszystko, jak chcę. A tu są stare tory. A tu też są stare, a tu już nowe. Okej. Dobra. Tak czy owak, no tu będę jakiś mały pociąg chciał, żeby woził najpewniej do Warszawy ludzi z powrotem, bo no, jestem dość pod tym względem realistyczny, chcę, żeby trochę pomieszczali się, tak to mogę jeszcze się pochwalić. Kupiłem, a czekajcie, ja chcę poza zwykłymi SU-45 z wagonami, polskimi węglarkami też to kupiłem, tak, tego chyba, nie, czekajcie, tego kupiłem jednego.
tego jednego i przez pomyłkę bodajże tego kupiłem. Ale już wiecie, no bo one są kiepskie akurat te. Ale jeden mniejszy to uznałem, że w sumie dobrze to będzie jeździć, może potem właśnie go puszczę, jak zelektryfikuję linię to do Bełchatowa. No i Bełchatów, powiem szczerze, czekajcie, gdzie był ten Bełchatów tutaj? Ładnie wygląda, w ogóle ta mapa ładnie wygląda. Tutaj robią porządnie, tak. No, ale problem jest taki, że dużo rzeczy jest w Katowice, by the way. Tu trochę też zacząłem szykować, ale to jest tak zwane do zrobienia kiedyś. Natomiast, tu kolejny Budimex. Mamy w Kraków Huta Sandomierz, tak? Nie Sandomierz, tylko ten. Sendzimira. To jest Sandomierz śmieje, bo kurde, kiedyś przeczytałem, tak i mi zostało już. PG Energia Cieplna jest. Mamy tutaj Uniwersytet Jagielloński, ale to jest takie miasto, które się trochę wyludnia, bo niestety to, co ma dostęp do jakiegokolwiek budynku, to ludzie zaczynają narzekać. To nie? A ci, jak nie mają dostępu w ogóle, to widzicie, siedzą, jest źle, jest bezrobocie, jest wszystko, ale nikt nic nie robi, więc no, więc nic nie robi. Mamy tutaj już granicę właśnie z NATO. Jedyny z wschodem to jest właśnie z Obwodem Królewskim. Flagi piękne dali tam. A tak to mamy normalne flagi. Typu tutaj mamy Litwę, to też już państwo NATO. O, mamy. A tu jest ciekawostka fajna. Białoruskie przejścia mają flagę wolnej Białorusi. To, no, to co obecny dyktator tam zmienił. Na, w sensie, że pozbył się tej prawdziwej flagi i wziął tą jakąś komunistyczną. Ukraińska. Flaga, bo ukraińskie przejście, tu chyba drugie było? Tak, tu było drugie. Tu mieliśmy ze Słowacją jedno przejście, drugie przejście ze Słowacją. Przejście z Czechami, drugie przejście z Czechami. Kopalnia Turów. Wrocław. No i na przykład zobaczycie, we Wrocławiu wszyscy mieszkają tak samo jak w Szczecinie, czy ten? Czekajcie, Szczecin, o. Zobaczcie, budynku jakiś. No, bo narzekają, ale tam nie ma budynków postawionych. A tutaj na przykład mamy Centrum Alfę w Poznaniu i Okrąglaka, które są w ogóle sklepami. Ludzie tam chodzą pracować, kupować, zarabiać. Więc już im się nie podoba, więc całe miasto się wyludniło, bo całe miasto niestety mogło... Co? A, jeszcze kurde złodzieja jacyś. No. Trzeba rozkopać rynek w Poznaniu, żeby było realistycznie. No, fabryka samochodów tutaj też jest, rolniczych Polmo. Czyli dzisiejsze BMW, to chyba kolega z Poznania mówił, że tam właśnie machnęli. No, poza tym mamy właśnie ten Szczecin. Zakłady azotychemiczne tam w Police. No i Świnoujście, Gazoport. Tutaj musiałem dość dużo, szczerze powiem, przebudować, pozmieniać, bo były tylko te zbiorniki, jedna pompa i port. A żeby za ruble handlować, to musi płynąć tam statek, więc tutaj dobudowałem po prostu drugi. Bo to jest szybsze, bezpieczniejsze trochę. To jeszcze ropy nie ma, bo za mało ludzi pewnie pracuje, no. O wiele za mało, no bo tu dwa pociągi, tu no właśnie, tu stoją dwa pociągi z ropą, żeby wyładować ją. A tu pewnie już będzie zaraz problem kolejny, bo... O, tu trochę marnowałem pieniądze, bo zrobiłem dwie nitki, co nie? Jedna nitka idzie, to jest ropa naftowa, która zasuwa tutaj i w drugą stronę, a jedno to jest paliwo, które stąd miało iść według moich założeń portem do Koszalina przez właśnie Daszewo i Kamień Pomorski, gdzie tutaj nawaliłem tych kiwonów jeszcze, bo się okazało, że tam ropa jest. No i idzie to tak wesoło sobie aż do Koszalina i w Koszalinie był wielki punkt przesiadkowy, o właśnie, prawie pełny jest. No ale co? Nic tu więcej... A, dobra, że dostępny. Tak. No, ale nic więcej tu niestety nie zrobię. Co ja mówię? Tak. Bo... no... tą linię zaprojektowałem, wszystko zrobiłem, ale się okazuje, że... są problemy. Problemy nazywają się przeciążona sieć. Jeśli mam na myśli rurociągi. Bo, o, zobaczcie, tutaj też jest pełne te pociągi, aż jestem ciekaw, ile te pociągi mają. No, jeden ma 270 ton, drugi ma 90 ton, więc
No a rafineria Lotus zasuwa. Ale na nie maksymalnych obrotach, co mnie trochę martwi. Będę musiał. W sumie od razu może zbuduję tutaj jakiś duży budynek mieszkalny. Tu był taki dość komfortowy z podstawki. Bardzo ładnie zresztą wygląda. Chociaż. Nie mam jakiegoś takiego. O? A, to jest taki, to jest teraz zabudowania. Lekki odstęp, żeby ścieżkę ewentualnie tam poprowadzić. No, a no i za ruble to zbudujemy szybko. Też. Ile to za dolary kosztuje, ile za ruble? Dobra, wiecie co, za dolary? Za dolary to zaraz będziemy na zero wychodzić. Dlaczego? To niech tam robią. Już pokażę, bo stąd importujemy prąd, żeby szedł tutaj. Miałem zobaczyć, czy da się to zmniejszyć trochę. A, na tyle wystarcza, super. On zasila port w Świnoujściu, on zasila kamień pomorski. No, więc tutaj mamy prąd z zagranicy, z RFN-u. No, a tutaj już z kolei prąd do Gdyni, no ogólnie Trójmiasta dochodzi z... A, tu trzech jest lol. Dochodzi to z Warszawy, właśnie z Pragi. Gdzie, o, tutaj widzicie, jedna nitka jedzie tam. Wait, a to nie było jeszcze, że... Więc... A, bo tutaj... Dobra, bo tu jest wysokiego napięcia też, tylko ja pod ziemią tu prowadziłem. Widać, gdzie kabelki szły, musiałem montować, bo tutaj jest najwięcej wycięte. No, ale dalej idzie tutaj na Litwę prąd. I tutaj to sprzedaje po prostu maksimum, więc teoretycznie dolarki powinny przychodzić bardziej niż odchodzić. Ale wiadomo, jak to jest. Natomiast tego chcę jak najszybciej naprawdę zatankować paliwem. A, super, że to nie jest podłączone w ogóle. To już mam odpowiedź dlaczego. Okej, musiałem zapomnieć pociągnąć rurki. No trudno. 8 tysięcy to nie jest źle. A za dolary ile to kosztuje? 10 tysięcy. Też nie jest źle. Jak budynek bez zasilania? A, robić przerwa chwilowa. Znaczy to też jest problem, że co chwilę jest jakaś przerwa. A jak zobaczycie, to z prądem jest mały problem. No bo głównie na węgiel wszystko mam. Jakby dało się właśnie już zrobić tą gazową, i ja muszę w to chyba iść. Tego mam pod dostatkiem. I sam mogę sobie energię robić, i muszę węgla kupować. No bo węgiel to tak naprawdę do elektrowni muszę kupować, co jest głupie, bo... No, Katowice jeszcze nie działają, a gdzie jest ten Bełchatów? A Bełchatów... No a Bełchatów to Bełchatów. Dopiero ograłem przed chwilą tak naprawdę poprawne wydobycie węgla, że tak powiem. I wciąż nie nadążają. Wciąż brakuje rudy węgla. Ja nie wiem, jak oni to. No, ale oni zrzucają tą rudę węgla, co nie? Tak. Po prostu oni... Okej, dobra, widzę. To tak zabiera non-stop. Kurde, aż korci, żeby po prostu tutaj zrobić jakiś taki... wyciąg może. Ale dobra, nie będę kombinować. Tak uwielbiam fakt, że tutaj... Tu był tylko ten budynek i to. Nic więcej, a ja wszystko pozostałe. A, no i elektrownia z tym magazynem. Z tym magazynem, bo ten też musiałem dobudować. Wait. O rety, ja wiem, co ja wczytałem w ogóle teraz, bo tu powinien być. Właśnie, on powinien węgiel ładować sobie. On nie może węgla załadować, bo węgiel tu nie idzie w ogóle. A to jest błąd spowodowany rzeczą, ale to sobie kiedyś tam dorobię, po prostu muszę tylko pamiętać o tym. Bo zobaczcie, gdzie jest ten szybkie materiały. O, że teoretycznie robimy tak. Teoretycznie tutaj i tu, i potem tutaj. Tylko są problemy, jak widzicie. Bo muszę to przebudować porządnie. Na razie zostawię tak, żeby pamiętać, no bo to jest... Tak to się nie buduje, to jest tylko do budowy. No, więc to w międzyczasie ogarnę. Natomiast tutaj, jak widzicie, ładnie osiedle powstaje. Zatrudnimy kolejnych chyba migrantów nawet. Ekspertów brakuje. No i przyda się zrobić w ogóle poza różnymi tutaj rzeczami z
autobusy w dwie strony, tylko mówię, sieć autobusową trzeba lekko przebudować, bo one się tu zatrzymują, w tą stronę jak jadą z dworca, no w to jest trochę lepiej ogarnięte, nawet z modów takie ładne porobiłem przystaneczki, tam i gdzieś jeszcze, no, zacnie, jeszcze muszę, tu też może autobus jakiś dorobić, bo wiadomo, tramwaje zbierają dużo tego, ale autobus będzie zbierał z miejsc, gdzie tramwaj nie dojeżdża, tak? No. I w sumie to coś. Jeszcze tutaj mam, no tak, Gdynia. Ona jest przypadkiem już perfekcyjnym, że tak się ześmieje, model miasta, gdzie ludzie są oczywiście jak zwykle niezadowoleni, ale tu dużo poznaniaków i krakowiaków wprowadziłem, dlatego być może nieprzyzwyczajeni do morza. No ale jakoś tutaj to wszystko mi działa. O, i właśnie zbudowaliśmy ten budyneczek. Zrobimy tak. I tak. W sumie bardzo mi hajsu brakuje, więc kolejne budynki to ja chyba muszę Wrocław i Szczecin opróżniać, żeby były. No, a stąd będą mogli teraz pracować choćby tutaj, bo mają blisko. I w sumie o to chodzi. W sumie ja od razu zaznaczę, że wszyscy tutaj mają iść pracować. Tak? Zgadza się? Zgadza się. Doskonale, czyli stówka ludzi tam biega pracować. Mi to pasuje. Tak, remiza wszystko ma w zasięgu w ogóle, oprócz doku, okej. Okay. O, zbrodnie ktoś popełnił. Muszę potem ogarnąć, czy da się to jakoś więcej, bardziej ogarnąć, ale no. Tu mamy gdyński biurowiec, który jest tutaj za ratusz robi, urząd miasta. Mamy też, a tu mamy Politechnikę w ogóle. Nie wiem, czy Gdańska, czy nie, ale tak mi się skojarzyła. Potem odkryłem, że jest jeszcze inny budynek właśnie mam w modach. Mi się ostatnio nie wszystko wczytało, jak streamowałem. I teraz mi się wczytały dopiero wszystkie tak naprawdę mody. No. Tutaj mam przygotowane już miejsce, żeby robić też sobie ropę, bo tu jest kolejna rafineria. No ale ja będę musiał Katowice dla węgla i tutaj to ogarnąć. To jednak trochę zajmie. I myślę, że to chyba wszystko będzie taka szybka pokazowa w tym odcinku tak naprawdę. Tutaj mamy, mówię, jeszcze linię kolejową przez Mińsk-Mazowiecki Siedlce do Terespolu i Brześcia. To chyba tyle, widzimy się w kolejnych materiałach. Jak macie jakieś pytania, jakieś pomysły, piszcie śmiało. Ja z chęcią będę ten, wysłucham po prostu. Może nawet odpowiem. Ejo.